Zapraszam Was na kolejny film. Będziecie mogli towarzyszyć mi podczas malowania obrazu. Oczywiście nie będzie to taki proces 1:1, ponieważ przynajmniej tworzenie tego obrazu okazało się dla mnie bardzo czasochłonne i zwyczajnie umarlibyście z nudów. Natomiast kilka takich ciekawszych ujęć postanowiłam Wam tutaj przedstawić, a przy okazji trochę poopowiadam na temat malarstwa olejnego. Ponieważ tak jak już pewnie mogliście się domyślić, farby jakie wykorzystuję do tworzenia tego konkretnego obrazu, są to farby olejne. Nie było tak od samego początku. Ja tworząc tą konkretną pracę na początku trochę eksperymentowałam, wykorzystywałam różne materiały plastyczne. Ostatecznie zdecydowałam się na to, by większość tej pracy wykonać za pomocą farb olejnych. Na początku sięgałam też po farby akrylowe, po tusz, po pastele, także cała gama różnego rodzaju farb, no i pastele, które nie są farbą, ale jakby pełnią podobną rolę. Ostatecznie okazało się, że przewagę w wykorzystywanych materiałach mają niewątpliwie farby olejne i dzisiaj, podczas dzisiejszego filmu, będziecie mogli zobaczyć właśnie te etapy pracy, które wykonuję przy pomocy wyłącznie farb olejnych. Jednym z elementów, na których dzisiaj się skupiam, jest malowanie dłoni. Ja cały czas nie jestem do końca zadowolona z tego, jak ona została przeze mnie namalowana, jak jest przedstawiona, także dalej będę nad nią pracować. Dzisiaj właśnie skupiam się między innymi na to, by stworzyć taką konstrukcję, taki szkic tej dłoni i w tym celu wykonałam zdjęcie swojej własnej ręki, po to, by móc się na nim wzorować. I o ile sama dłoń, ogólnie nie tylko ta dłoń, ale także druga ręka, także twarz, wykonane są w taki sposób bardziej uproszczony. Docelowo mam taki zamysł, żeby te elementy ciała były jak najbardziej przedstawiające, realistyczne, ale jednak, żeby nie był to takie typowe odwzorowywanie rzeczywistości, a bardziej takie graficzne uproszczenie tych fragmentów obrazu. O tyle na przykład elementy tworzące chustę, czyli tkaninę, materiał chcę zrobić w sposób taki bardziej precyzyjny. Tak jak widzicie tutaj przy chuście, właśnie staram się odwzorować kolorowe różne elementy tworzące tą tkaninę i myślę, że da to taki ciekawy efekt, że właśnie niektóre fragmenty obrazu będą takie uproszczone, kolorystyka będzie taka bardziej ujednolicona, a natomiast inne fragmenty obrazu będą bardziej realistyczne, bardziej precyzyjne i dzięki temu ta praca z punktu widzenia takiego wizualnego będzie różnorodna i ciekawsza. Jeśli chodzi o same kolory, to też przeważającą barwą jest oczywiście kolor czerwony, natomiast ja się staram ją mieszać z innymi też farbami i staram się tworzyć różne odcienie, tak żeby to nie był po prostu jakiś tam czerwony, tylko żeby to był obraz tworzony z różnych odcieni czerwieni i w ten sposób też wydaje mi się, że zarazem przez to, że tutaj zachowuję taką nieco ograniczoną kolorystykę, ponieważ w przeważającej części na obrazie jest tylko albo czerwony, albo niebieski kolor. Ograniczam, na przykład zrezygnowałam całkowicie czy też niemal całkowicie z żółci, z brązów, z zieleni. O tyle właśnie, żeby ten obraz nie był nudny, to kiedy już właśnie sięgam po te czerwienie czy po niebieskie, to staram się, żeby one były różnorodne. I tutaj no, ta konieczność mieszania tych farb wydaje mi się bardzo istotna i przykładam dużą wagę do tego właśnie, żeby kolorystycznie ta praca, mimo tego, że ten obraz nie jest pstrokaty, nie zawiera wszystkich kolorów świata, to jednak, żeby nie był nudny. Samo tworzenie tego obrazu, samo malowanie zajmuje mi już tak naprawdę miesiące. Ja już nawet nie pamiętam, kiedy dokładnie ja zaczęłam malować ten obraz. Z jednej strony jest tak, ponieważ po prostu ja traktuję to jako takie moje zajęcie dodatkowe. Malowanie tego konkretnego obrazu, zajmuję się nim w wolnych chwilach, a wiadomo, że tych nigdy, przynajmniej w moim życiu, nie ma nadmiaru. Natomiast ten proces jest też taki długi, dlatego że właśnie sięgnęłam po technikę olejną, a ona charakteryzuje się tym, że zazwyczaj nie da się szybko malować obrazu olejnego. Oczywiście są różne sposoby wykorzystywania farb olejnych, różni artyści działają w różny sposób, natomiast generalnie tak się dzieje, że właśnie farby olejne wymuszają wydłużenie procesu tworzenia prac plastycznych przy ich użyciu, po prostu dlatego, że one długo schną. I są też różne media do farb olejnych, które mogłyby przyspieszyć schnięcie farby
i dzięki temu też proces mógłby być nieco szybszy, natomiast ja nie sięgam po żadne inne dodatkowe substancje, które mogłyby mi ten proces przyspieszyć, w związku z tym muszę zawsze, kiedy już czuję taką potrzebę, to odczekać dzień, a nawet czasami kilka dni po to, by dany fragment pracy mi wysechł i abym mogła kontynuować pracę. Jak powiedziałam właśnie, że nie sięgam po żadne dodatkowe substancje, które by mogły mi przyspieszyć tę pracę, czy w jakiś tam sposób inny ją urozmaicić, ułatwić. Postanowiłam tworzyć ten obraz w taki sposób jak najbardziej podstawowy, czyli wykorzystuję wyłącznie farby olejne oraz olej lniany. Powiem szczerze, że zaplanowałam, że to będzie już ostatni film z cyklu właśnie malowania tego obrazu z tą czerwoną panią. Ale cały czas jeszcze przede mną dużo pracy. Bardzo często malowałam obrazy w przeciągu kilku godzin i uznawałam, że są w porządku. Były ekspresyjne, były malowane takimi właśnie szybkimi gestami bez zbędnego umęczania się nad nimi. Natomiast w przypadku tego konkretnego obrazu cały czas czuję, że on ma potencjał, mam na niego pomysł, ale po prostu wymaga to długotrwałego procesu, więc ja się nie poddaję. Nie pojawiają się filmy właśnie związane tutaj z malarstwem olejnym, z tym konkretnym obrazem. Bardzo często na moim kanale ja przeplatam też tą tematykę z innymi dziedzinami twórczości artystycznej. Jest u mnie też, jak wiecie, linoryt, akwarela, czasami drzeworyt. Dawniej pojawiło się introligatorstwo, teraz jest go no mniej, ale może i ten temat kiedyś powróci. Także mam nadzieję, że nie czujecie się tutaj zanudzeni tą panią na obrazie. Za jakiś czas na pewno pojawi się kolejny film właśnie związany z malowaniem farbami olejnymi, w którym być może już zakończę ten obraz, a może cały czas będę jeszcze z nim walczyć. Zobaczymy. Na razie jestem względnie zadowolona, to znaczy pomijając to, że już no trochę za długo to trwa. Już pod tym względem chciałabym go skończyć, ale jeżeli o same efekty chodzi, to czuję, że za każdym razem jakby jest mały krok do przodu, że ten obraz staje się coraz lepszy, a nie, że go w jakiś tam sposób, że w jakiś tam sposób szkodzę, także jest nawet jako tako. Ja Wam bardzo dziękuję. Zachęcam, żeby subskrybować mój kanał, zachęcam, żeby dać mi łapkę w górę i przede wszystkim, żeby pisać komentarze, bo naprawdę na komentarzach zależy mi najbardziej. I co? Widzimy się za niedługo. Dziękuję Wam, trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!